Cześć, witam serdecznie wszystkich po długiej nieobecności. Zapraszam serdecznie na program, który nagrałem w poprzednim tygodniu w redakcji telewizji internetowej w Realu 24. Oczywiście jak zwykle z kolegą Krzysztofem Lechem-Ukrzą. Zapraszam serdecznie do obejrzenia. A teraz pokażę uzupełnienie trochę takie programu, bo mówiłem o wysokich rachunkach za prąd, które niedawno otrzymałem, tak żeby nikt nie twierdził, że ja fantazjuję, zmyślam. Także teraz można zobaczyć moje rachunki, no kilkakrotnie wyższe niż poprzednio. U mnie przychodzą takie zaliczkowe rachunki, a potem wyrównanie. No nawet biorąc pod uwagę, że zużywam dwa razy więcej prądu w mieszkaniu, to jednak to jest spora różnica. Zapraszam serdecznie na program. Do zobaczenia w następnym. Cześć. Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Lech-Ukrza, telewizja w Realu 24, rozmowa na poziomie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Mariusz Janowski, telewizja kanapowa. Dzień dobry Państwu. Znany już, myślę, części widzów w Realu 24. Dzisiaj porozmawiamy o tym, może nie tak bezpośrednio o wyborach, ale o tym, co się stało i co się stanie w Polsce pod kątem społeczno ekonomicznym, tak? Zanim jeszcze zapytam naszego gościa, co sądzi o sytuacji, to oczywiście Państwa zachęcam do wspierania telewizji w Realu 24, do wspierania niezależnych mediów, albo tego programu, albo ogólnie, no, jak Państwo wolą, oczywiście zachęcam do udostępniania, również do zostawiania komentarzy i łapek w górę, co umożliwia większe rozprzestrzenienie się naszego materiału. Jakie refleksje, Mariuszu, po wyborach? No wiele już powiedziano na temat wyniku wyborów. Jakieś są zarzuty o jakieś tam fałszerstwa i tak dalej, o wpływanie, o izraelskie serwery. Tak naprawdę no to gdzieś tam zostanie, powiedzmy, z czasem odejdzie jako taki margines dyskusji. Zostaniemy z wynikiem. Wiadomo, że tak powiem, w okresie wolnej Polski, czyli okresu po Magdalence, no żaden protest wyborczy, nawet jeżeli był może zasadny, to nie przeszedł jakby w stronę zmian wyniku. Po prostu były najczęściej odrzucane albo uznawano, że jakieś tam małe manipulacje były, no nie wpływały na wynik wyborów, co czasami no nie jest takie prawdziwe, no bo pamiętamy magistra Kwaśniewskiego. No dobrze, ale co z rzeczywistością naszą, co z teraźniejszością? Ogromny wynik PiSu, tak? Tak. Okazuje się, że polityka rozdawania pieniędzy jest skuteczna. No jasne, widocznie to się opłaca. Władza wie, że może sobie nabyć część wyborców, po prostu tak jakby szła do supermarketu. W związku z tym będzie to robić i tak jak po prostu moim zdaniem zakupiono sobie te powiedzmy 5% przewagi nad Platformą, wypłacając no przypadkiem miesiąc przed wyborami tę trzynastkę, której nigdy nie było. Tak samo będzie teraz po 1500 wypłacone na pierwsze dziecko we wrześniu. Przypadkiem wybory będą w październiku, no, tak żeby nikt nie zapomniał. No, jeszcze no dostanie skumulowane. Mariusz, dostaniesz parę złotych, no to chyba się trzeba cieszyć. No jasne, no, na pewno żonie się przyda, ale co z tego, jeżeli ja dostałem na przykład teraz rachunki za prąd, które są 3 razy wyższe niż poprzednio. Także no, jedną ręką dadzą, drugą zabiorą. No, ludzie się pocieszą, że sobie potrzymają to przez 5 minut. No i to wszystko.
To czemu do ludzi, dlaczego do ludzi nie dociera, że to jednak rząd, żeby dać, no to musi zabrać i to więcej zabrać? Bo po prostu nie mamy w Polsce modelu świadomego obywatela, nie mamy wzoru Polaka, nie mamy wzoru zachowań nawet narodowych czy obywatelskich. I tak to się dzieje, że po prostu no każdy, no nie powiem każdy, ale lud, czy ta taka przez marksistów nazywana masa społeczna, jest łatwa do kupienia po prostu, bo kieruje się korzyścią własną, nie korzyścią wspólną. W związku z tym jest to takie trochę cwaniactwo chłopa pańszczyźnianego, jak redaktor Ziemkiewicz mówi, że pan go jakoś tam wyzyskuje, ale w międzyczasie on też tam sobie coś pokombinuje na boku, coś wyniesie i kombinuje, żeby jak najmniej dołożyć swojej pracy do folwarku. No i tak to wygląda, że jesteśmy ludźmi, jako pracujący Polacy na etacie, jesteśmy bardzo obciążeni wszelkimi tutaj narzutami. Tutaj masz statystyki jakieś Tak, konkretne. I tutaj poproszę o taką statystykę dotyczącą obciążeń dochodów Polaka. Za chwilę będzie można, o właśnie. To jest ze strony internetowej, to są takie kalkulatory wynagrodzeń. Każdy z nas może to sobie sprawdzić, jeżeli nie wierzy, bo ludzie myślą, że pensja brutto to jest to, co płaci pracodawca, a to nie jest prawda, bo taki przykład wziąłem, ktoś zarabia 4000 brutto i mówi, no tak, do ręki dostałem 2853 z groszami. No nieprawda, bo pracodawca wydał na niego 4819 złotych i 20 groszy. Czyli 2000 Czyli tak, idzie. To idzie, ale za chwilę jeszcze ktoś idzie do sklepu i płaci powiedzmy te 23% VAT-u. Tankuje paliwo, kupuje sobie piwo czy papierosy, jeżeli posiada taki nauk i ciągoty i tam idzie akcyza. Płacimy sporo różnych podatków, także no tutaj obejrzeliśmy stan faktyczny obciążenia obywatela przez państwo. Niestety no prawie 70% nam się zabiera tak No tak, ale po to prostu. Już wiemy, to już od dawna jakby... To znaczy my wiemy, ci świadomi, tak. Ale mimo tego no, ludziom chyba jakoś się żyje, skoro głosują na władzę, która rządzi, skoro nie ma jakiegoś buntu, skoro partia antysystemowa, partia kontestacji, tak, czyli Konfederacja, no, dostaje relatywnie słaby wynik. No tak, ten ustrój, który panuje w Polsce od powiedzmy 45 roku z małymi takimi zmianami, że po okresie przemian powstały różne takie koncesjonowane firmy, mieliśmy wolnego rynku może ze 3 lata tak naprawdę, od roku 90 do 92, 93. Te chwile, kiedy powstawały polskie firmy i tworzyły się gdzieś tam na łóżku polowym, jak to mawiano. No a potem niestety wszyscy no, musieli zacząć płacić, rynek zacieśniono. W związku z tym Polacy są biedni i myślą żołądkiem bardzo często, tak jak mówiłem, wynik wyborczy pokazuje nam wprost, ile mamy świadomego i dumnego narodu w Polsce. Reszta jest ludnością polską. To są Polacy oczywiście, ale niekoniecznie nazywałbym ich narodem. To doktor Jan Przybył też wprowadza takie prawda, rozróżnienie. No, społeczeństwo, jeszcze... naród, żywioł i tak dalej. Tak, tak. To polecam, bo pan doktor dużo szczegółowiej to omawia. Ja po prostu tutaj się skupię na tym, że no, mamy 1 milion około świadomych, dumnych Polaków, dla których godność to nie jest to, że ma pełną miskę, czy ma mecz w telewizorze, czy kupił sobie lepszy samochód i sobie dogodził socjalnie, czy życiowo. No, Mariuszu, uważaj, bo zaraz trafisz może do wiadomości, bo to już podobnie mówił Dobromir Sośnierz i trafił, chociaż on trochę bardziej dosadnego użył określenia na tych, różnicy, których nie da się przekonać. Czy u jednego pana Kurskiego w GW wyborczej, czy u drugiego brata Kurskiego w wiadomościach TV PiS. Także mamy około 1 milion Polaków, a reszta myślę, że przełknie nawet ten słynny Polin. Nawet te dziwne sytuacje, kiedy wręcz kajamy się przed lobby
z małego państwa. Położonego w Palestynie. Tak, jasne. Czy przyjmujemy w locie wszystko, co Stany Zjednoczone nam powiedzą, bez pytania o zdanie? No, był przykład pana Danielsa, który się panoszy. Nikt nie wie, kim on jest. On udaje tam, że jest jakimś, nie wiem, no, PR-owcem, był wojskowym. Nie wiemy, jakie ma do końca wykształcenie. Wiemy tylko, że a to doradzał na Poczcie Polskiej, a to gdzieś tam w locie miał jakieś obrywy. To samo ustawa o IPN. Pan profesor Legutko i pan europoseł Poręba negocjowali w willi Mossadu, to wyszło z gazet izraelskich, a mimo to otrzymali rekordowe wyniki, można powiedzieć, od elektoratu socjalnego. Także no, tak widać, Polacy bardziej cenią sobie jednak miskę i spokój socjalny niż poczucie godności. No to niestety jest taka przypadłość trochę ludów niewolniczych i postniewolniczych. Znamy tę sytuację z Ferdydurkę i tak dalej, powieści, kiedy to chłopak tam gdzieś z nagonki dostawał w gębę po prostu, ale pan mu za to płacił pieniądze. No. Tak, Polacy w krzywym zwierciadle Witolda Gombrowicza, choć no, z tego, co tutaj mówisz, taki obraz dosyć pesymistyczny. Nie, nie pesymistyczny. W zasadzie zaczyna się krystalizować tak naprawdę, kim są Polacy, kim jest lud polski. Czasami jest to zwykły etnos, tak jak tam pan doktor Przybył mówi, czy redaktor Michalkiewicz o ludności tubylczej, prawda, która ma jakiś tam może swój folklor. No i mówi po polsku tylko dlatego, że nie zna innego języka i jest to język, który poznali. No, znaliśmy to po rozbiorach, kiedy na Śląsku, po wojnach śląskich i po podziale na Austrię i Prusy, Ślązacy też się podzielili, prawda, na Hanysów i Cesaroków. I to do niedawna było znane. To samo w okolicach Krakowa, gdzie było księstwo krakowskie, Rzeczpospolita, odrębna, tak trochę jak wolne miasto Gdańsk swego czasu. Tam też był podział właśnie na Królestwo Polskie, na Kongresówkę i na Krakusów. I nawet była taka anegdota, że córka mieszczanina krakowskiego była brzemienną z jakimś tam kawalerem. On oczywiście poprosił o rękę grzecznie, no poczuwał się, nie uciekł, ale on powiedział, że woli mieć bękarta w domu niż kogoś z kongresówki za zdjęcia. Dzisiaj mamy też podział PiS-PO, bo my bardziej no, z perspektywy tego miliona ludzi, tak? Trochę inaczej na to patrzymy niż większość społeczeństwa, gdzie praktycznie no, jest tylko ten duopol, tak? A to wynika z duopolu. To jest ten podział na Tutsi i Hutu, który nam narzucono. Jest ta warstwa, która się załapała na coś, albo która uważa, że skorzystała, albo no, swoje kompleksy, powiedzmy, do wielkiego świata leczy takim postępactwem. No jest grupa, która czuje się pokrzywdzona w przemianach, która na przykład popierała Andrzeja Lepera, czy wcześniej wołała Komuno wróć i głosowała na SLD czy na Kwaśniewskiego. Dzisiaj wielu z tych wyborców głosuje na PiS po prostu. To jest ten elektorat, który właśnie widzi godność poprzez godne wydawanie pieniędzy na własne potrzeby, dogodzenie swoim potrzebom. Ci proeuropejscy mają właśnie kompleksy, to dla nich Platforma Obywatelska budowała stadiony, autostrady przy okazji, akwaparki. Tam jakieś firmy też się dorabiały i niekoniecznie płaciły podwykonawcom. A PiS zamiast budować kolejny stadion, podzielił go na małe fragmenty, no i wypłaca z tego
pomoc socjalną. Jakby no, na tym polega ale ta wiem, różnica. Ktoś powie, że wielu ludziom się poprawiło dzięki temu. No, poprawiło się. To też można różnie, na ten moment może się poprawiło, to znaczy pewne problemy im odeszły, ale następne przyjdą, tak jak mówię, no ja widzę w rachunku za prąd naprawdę bardzo drastyczne zmiany i myślę, że no, jednak rząd nie posiada własnych pieniędzy i albo je będzie musiał pożyczyć u lichwiarzy, gdzie dzieci, które otrzymują teraz pomoc, oddadzą z nawiązką, a przy okazji państwo popadnie w zależność jeszcze większą od lobby banksterskiego i polityków zagranicy. Ale Mariusz, ja czytałem i komentarze w internecie, że PiS zabiera złodziejom i daje właśnie ludziom. No, zależy, kogo nazwiemy złodzieją. Lenin krzyczał grabić nagrabione. Także no, to też była sprawiedliwość społeczna, gdzie masa zrewoltowanych chłopów wpadała do dworu, gwałciła dziedziczkę, zabijała gospodarza dworu, szlachcica, rabowała co się dało. I to wszystko, no i no, ale to różnie... jakiś taki przykład historyczny podałeś, no wielu ludzi tak właśnie uważa, że no, PiS zabiera tamtym mafiom, tak, no teoretycznie, no to znowu możemy wrócić do mafii, no i znowu pytanie, a to kto siedzi, no jest jakaś komisja śledcza, jakiś teatr dla ludu. Wiadomo, że komisja śledcza nikogo nie może posadzić, no może sobie napisać na koniec raport, pan Ziobro, pan Jaki, przecież tutaj nadzorują też działania prokuratury i to akty oskarżenia idą od nich tak naprawdę. No, wiadomo, zaraz będą zarzuty, a że sądy i tak dalej. Ale przecież pani Gersdorf została przez Lecha Kaczyńskiego usadzona na tym stanowisku. Z tego, co czytałem, no, wydaje mi się, że to nie jest jakaś informacja przekręcona. Po prostu kręcimy się w jednym kółku i tak jak mówi pan Przybył, Polską rządzą dwa skrzydła Komitetu Obrony Robotników, który miał bardzo duże wpływy żydowskie. Prawe skrzydło to pan Macierewicz i pan Kaczyński, a lewe skrzydło to był pan Kuroń, pan Geremek i tak dalej, pan Lityński, ta Unia Wolności i potem PC, czyli to jest jakby no, ta grupa socjalistów, która czy żoliborskich, czy post-PZPR-owskich, która w pewnym momencie przechwyciła Solidarność, no bo to byli ludzie, którzy po zjeździe Solidarności załapali się jako eksperci Solidarności. No i na tym szyldzie wjechali do polityki z Lechem Wałęsą potem, z komitetem tak, Lecha prześledzimy Wałęsy. Genezę powstania, czy Platformy Obywatelskiej, czy tego obozu pisowskiego, no to ten gdzieś korzeń jest ten sam, tak? No to źródło jest to samo i zaczyna się na schodach do restauracji w Magdalence po prostu i tam się kończy. No dobrze, to myślę, że też nie jest wielka tajemnica. Jasne. Dla naszych widzów. W tytule naszego materiału widnieje taka fraza, co czeka Polskę, świetlana przyszłość plus, no raczej pewnie w to nie wierzysz, czy Rzeczpospolita Polin. Co to jest ta Rzeczpospolin w ogóle? Czy to jest taki, co oznacza ten konstrukt? No bo jedni mówią, że tu faktycznie mamy być jakimiś niewolnikami, no drudzy tak bardziej alegorycznie to traktują w stosunku do naszych stosunków z Izraelem. Jako obywatele, jako wolne osoby już jesteśmy niewolnikami, bo spłacamy ogromne zadłużenie, które za czasów tak zwanej wolnej Polski, czyli tego 30-lecia po 89 roku tej ugody, po prostu to zostało w Magdalence ustanowione, zabetonowane, a zadłużenie wzrosło. Chyba widziałem takie porównania
No tak powiem obrazowo, że zadłużenie tak zwanej wolnej Polski to jest około dziesięciokrotność długu Gierkowskiego. Także już jesteśmy naprawdę niewolnikami i... No to ktoś odpowie, że wszystkie kraje, nie wiem, OECD czy ogólnie cywilizowanego świata są w mniej lub bardziej, niektórzy nawet bardziej w sposób zadłużony, no, i że tak funkcjonuje świat. No tak, ale czym właśnie to się skończy? Zależność wobec na przykład obecnie Stanów Zjednoczonych wynika prawdopodobnie ze strachu rządzących, że jeżeli no, się postawią lobby banksterskiemu i przypominam, że w Polsce nic nie zrobiono za bardzo w sprawie przekrętu, czyli kredytów we franku szwajcarskim, to oni po prostu nie pożyczą nam pieniędzy. Nasz kraj jedzie na redystrybucji, na długach. Właśnie dlatego jest taka duża skala opodatkowania, że te pieniądze muszą krążyć w tym niewydolnym systemie i muszą być jeszcze dolewane kredytami. Jeżeli banksterzy nie pożyczą od Polski, nie wykupią od Polski obligacji, to leżymy po prostu. No to właśnie braknie na te cukiereczki. No. Czyli rząd, jakikolwiek by nie był, musi się słuchać swoich właścicieli. To z tego, no, co mówisz, to niestety, tak niestety tak, jaki by nie był, tak. No i tutaj ścierają te bloki geopolityczne. Z jednej strony Platforma przyczepiona do tego euro-niemieckiego bloku, a z drugiej strony PiS, który się z własnej woli przyspawał do lotniskowca żydowsko-amerykańskiego. Czym będzie Polin? Polin nastąpi dopiero po realizacji 447. No niestety, no, atakują nas ostro i dokumentami, za co premier odpowiada na Twitterze i to jest najgorsze, bo gdyby ktoś pani Mosbacher w oczy powiedział, co uważa, no to myślę, że by to był jakiś konkret. Pożyjemy, zobaczymy. Myślę, że naprawdę... Odnośnie tego, no to jestem ciekaw, jak skomentujesz wypowiedź szefa gabinetu politycznego premiera Marka Suskiego. Okazuje się, że żadnych ustaw zabezpieczających, mimo wcześniejszych słów Morawieckiego, nie będzie. Minister Suski oświadczył, że analizy prawne wskazują na to, że nie ma najmniejszych podstaw do wypłacania tych roszczeń. Stany Zjednoczone też powiedziały, że to jest ustawa, która ma służyć celom informacyjnym, a nie jakimkolwiek celom roszczeniowym. Czyli słyszymy tak, ustawa, która wzywa prezydenta i administrację do wywierania wpływu na Polskę, nie wpływa. No możemy sobie oczy mydlić, ale to są poważni ludzie, to są poważni i banksterzy, i biznesmeni. Amerykanie żyją z wojen od bez mała 100 lat, także no ja nie wiem, jeżeli supermocarstwo światowe ma jakieś roszczenia, a my udajemy, że nas to nie obchodzi, a do tego jeszcze wykonujemy wszystko, czego chcą. No, dobra mina do złej gry, tak? Tak, ministra Suskiego też znalazłem informację, że bodaj Serbia już spłaca za mienie bezspadkowe i rozłożono jej to na 25 lat. Także może to nie będzie 300 miliardów dolarów, może się czymś innym pożywią, ale jakoś nie chce mi się naprawdę wierzyć, że będą nawet w stanie się postawić, jeżeli nawet na ambasadora Polski w Izraelu są już ataki fizyczne. No, myślę, że dojdzie do tego, że może kiedyś prezydent Polski dostanie w twarz może gdzieś w czasie wizyty do Stanów Zjednoczonych i będziemy to przełykać po prostu jak gorzką pigułkę, bo to jest już tylko skutek naszej bierności. Mamy do czynienia z cywilizacją turańską, azjatycką, bezwzględną, pasterską, która ma zupełnie inne podejście do prawdy, do piękna,